Od dłuższego czasu słyszę te komentarze, czytam te komentarze odnośnie tego, co z tą ukraińską kontrofensywą, gdzie ona jest, nic nie robią, co to jest, to nie jest to, co było pod Chersoniem czy Charkowem. No właśnie, moi drodzy, co z tą ukraińską kontrofensywą? Pozwólcie, że przytoczę wam garść statystyk. Może one zobrazują wam, o co chodzi w tej wczesnej fazie kontrofensywy ukraińskiej. Moi drodzy, dzisiaj jest 3 lipca, mamy godzinę 19, no i tak się składa, że mamy dzisiaj poniedziałek, a przy poniedziałku wypadałoby podsumować ostatnie 7 dni ukraińskiej kontrofensywy. Tutaj mam na myśli to, co Ukraińcy zdołali zniszczyć za pomocą ostrzałów rakietowych na różnych dystansach, od tych krótkich po te liczące nawet 150 km, na przykład w Ługańsku. No więc tak, na dzień dzisiejszy wiemy, że w ciągu ostatnich 7 dni Ukraińcy niszczyli w wyniku właśnie takich ataków cel rosyjski, ważny cel rosyjski, co 70 minut w ciągu ostatnich 7 dni. Czyli co godzinę i 10 minut zostawał zniszczony jakiś na przykład magazyn amunicji rosyjskiej armii, czy na przykład system przeciwrakietowy, czy chociażby jakieś miejsce zgromadzenia żołnierzy rosyjskich. Tak więc jeżeli chodzi o statystyki, to tak się prezentują za ostatnie 7 dni. 94 miejsca, w których Rosjanie skupili swoich żołnierzy, czyli miejsca koncentracji rosyjskich wojsk. 94. No i druga liczba, trochę już mniejsza, ale również znacząca, bo 22 systemy obrony przeciwrakietowej to jest bardzo bolesna strata, zważywszy, że zostały one zniszczone w ciągu ostatnich 7 dni. W następnej kolejności mamy magazyny amunicji. Tychże zostało zniszczonych 19. No i 7 punktów dowodzenia Rosjan, czyli miejsc, gdzie się zbierają oficerowie rosyjskiej armii, żeby odpocząć czy tam przeprowadzić jakieś analizy. No i takich miejsc zostało 7 wysadzonych w powietrze w ciągu ostatnich 7 dni. No i teraz sami sobie odpowiedzcie, czy ta wczesna faza ukraińskiej kontrofensywy przynosi jakieś skutki, czy nie. I w zasadzie zastanówcie się, gdzie my jesteśmy, czyli właśnie na początku. No i co powinno się dziać według was na początku, jeżeli nie to, co przed chwilą wam przedstawiłem. Zapraszam do dyskusji na ten temat.